W ramach jubileuszu w Krakowie odbędą się we współpracy z miastem i przy finansowaniu Wydziału Kultury wystawa w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Planujemy serię spotkań, warsztatów muzyczno-artystycznych z udziałem uznanych artystów, między innymi na krakowskich Wiankach. Ważnym elementem tegorocznych obchodów jubileuszowych będzie tegoroczny Festiwal Miłosza. To nawiązanie do spotkań poetów wschodów i zachodów. I tutaj odbędzie się specjalne pasmo i szereg wydarzeń, debaty, warsztaty, wystawy. Wielki weekend otwarcia Parku Szymborskiej, ale też i wystawy i szereg, wiele aktywności na ten czas przygotowanych, między innymi piknik w Bibliotece Kraków, w siedzibie głównej, szereg podcastów, spacerów i atrakcji przygotowywanych przez Bibliotekę Kraków, ale także inne instytucje. Na jesień planujemy piękny, wysmakowany projekt koncertowy i album z gwiazdami polskiego jazzu. Wiele też wydarzeń zaplanowały takie instytucje jak Muzeum Fotografii w Krakowie, Teatr Ludowy, Centrum Kultury Podgórza. Aktualnie trwa nabór ofert na otwarty konkurs Wiosenne Wydarzenia Kulturalne, potem letnie i jesienne, gdzie też jednym z kryteriów są właśnie krakowskie jubileusze, jubileusz stulecia urodzin Wisławy Szymborskiej. Jest to sytuacja absolutnie bezprecedensowa, gdzie z jednej strony w stulecie urodzin naszej poetki, noblistki, jednocześnie mamy ogłoszony rok, który jest jej poświęcony i dokładnie w tym czasie jest realizowany park, który powstaje w samym centrum miasta. To właściwie ostatni skrawek pustej przestrzeni, która do tej pory służyła jako parking, natomiast od tego roku będzie parkiem. Parkiem, który będzie nasycony, wysycony twórczością poetki, który będzie w wielu miejscach nawiązywał do jej twórczości. Będą przy samym zbiorniku wodnym, w miejscach, gdzie będzie można usiąść na trawie, odpocząć, czy też spotkać się na pikniku. Będą specjalne parasolki, które będą nawiązywały do gubionych przez noblistkę parasolek. Cytatów z twórczości Szymborskiej będzie cała masa, jeśli chodzi o park. Będą też specjalne wyklejanki, które będą takim miejscem trochę nawiązującym znowu do twórczości poetki, gdzie będzie można łączyć, tak jak ona łączyła te skrawki, wycinki z gazet, tak żeby powstawały proste również dla najmłodszych wiersze, ale również i dla osób starszych. Mamy oprócz tego specjalną ściankę na murze, gdzie będą gromadzone, będzie nawiązanie do gromadzonych przez poetkę bibelotów, gdzie dzieci będą mogły w sposób zupełnie nieświadomy mieć ten kontakt z poezją. Sam park będzie niezwykle mocno wysycony zielenią, bo na terenie tego parku będzie ponad 125 drzew, będzie ogromna ilość krzewów, mniejszych, większych, które będą tworzyły odpowiednie partery w tym parku, nawiązując do takiej przestrzeni absolutnie unikatowej. I oczywiście kwitnące rośliny, które bardzo lubiła noblistka, ponad 18 tysięcy bylin, ponad 70 tysięcy roślin cebulowych, które na wiosnę będą rozkwitały. Więc już w przyszłym roku będziemy rzeczywiście tą ucztę dla ciała i dla oczu mieli w tym miejscu. Prawie hektar terenu zielonego w ścisłym centrum miasta, poświęcony zarówno twórczości literackiej, jak i samej poetce. I mam nadzieję, że to miejsce będzie nie tylko przypominało o tej wyjątkowym roku, ale również będzie cały czas inspirowało i przemycało trochę tą twórczość i poezję do osób, które będą z tego parku korzystały. Małopolski Ogród Sztuki, który jest naszą drugą sceną, to jest miejsce, które chcielibyśmy w dużej części przeznaczyć na, uwaga, stałą ekspozycję. Zaczniemy oczywiście od tego słynnego elementu wystawienniczego, który był tutaj, który Państwo zapewne pamiętacie, to była chyba szuflada, tak to się nazywało. Ta mała ekspozycja odniosła tu niebywały sukces. My chcemy stworzyć kilkanaście takich szuflad w formie labiryntu na terenie praktycznie całego Małopolskiego Ogrodu Sztuki, tak żeby to zostało, to znaczy żeby to było miejsce stałe w Krakowie, gdzie można przyjść i obcować w nowoczesny sposób, czyli no, mówię tutaj o nowoczesnym wystawiennictwie, czyli nie obrazki wiszące na ścianie, tylko prawdziwy labirynt emocji i przeżyć. Oczywiście z prawdziwymi artefaktami, które, bo wystawę robimy wspólnie z fundacją, więc to będzie rodzaj podróży po prostu. Podróży albo takiego trochę escape roomu.
To bogate kalendarium, różnorodne i mam nadzieję, że to, co jest wartością też tego i za co ogromnie dziękuję, że udało się zbudować taką sieciową współpracę i sieciowe współdziałanie wokół nie tylko pamiętania o Wisławie Szymborskiej, ale nieustannie poszukiwanie w jej twórczości takiego kodu aktualnego i żywego do zrozumienia współczesnego świata. Thank you.